acquaintance we forgot and never brought to mind. Should old acquaintance we forgot and... Cześć kochani, ja już wyszykowana, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zaczęłam dzień od kąpieli, od ogarnięcia się i miałam trochę pracy przy komputerze, którą ogarnęłam. Teraz zrobiłam makijaż i jestem już z wami na vlogmasie. Na start chciałabym wam z całego serca podziękować za tak pozytywny odbiór poprzednich vlogmasów. Serio, to ile wiadomości dostałam, to jakie komentarze przeczytałam. Jesteście niesamowici, strasznie się cieszę, że moje starania związane z nagraniami vlogmasu tak wam się podobają i że je doceniacie. Zaczynamy teraz od tego, że pokażę wam, co zamówiłam dla mojej rodzinki na grudzień, na vlogmas. Jak wiecie, mam swój sklep, mam swoją markę Wowkow, gdzie jakość wszystkich produktów jest najlepsza, bo bardzo się staram, żeby tak było, ale... Nie mamy case'ów świątecznych. Mamy case'y takie, taki popcornowy, taki z makijażem, taki z krówką, jest też taki z donatami, ale nie mam świątecznych case'ów i stwierdziłam, że na grudzień, na ten jeden miesiąc zamówię jakieś tam case'iki najzwyczajniejsze, wiecie, niedrogie, żeby cała rodzinka mogła mieć po prostu telefony w klimacie świąt. I na Allegro wytrzasnęłam takie case'y. Były mega tanie. Jeden 5 zł, drugi 7, inny 10. Grosze. Jakość tych case'ów w dotyku jest tragiczna. I mówię szczerze, jest tragiczna. Porównując do case'ów z mojej marki, to nawet nie mogę porównywać. Faktycznie no, w dotyku są strasznie kiepskie i sądzę, że po kilku dniach te nadruki będą pozdzierane. Ale chodzi tylko o taki, wiecie, symbol, taki element, który gdzieś tam dam rodzince, tak, że dziś bądź jutro, zobaczymy, czy dzisiaj się z nimi złapę. Jak nie dzisiaj, to jutro wręczę im właśnie te case'iki. Mam nadzieję, że będą zadowoleni i na pewno telefony będą takie, wiecie, świąteczne. I co jeszcze? Zamówiłam sobie jeszcze kolczyki i te kolczyki zamówiłam chyba w październiku z AliExpress, dotarły do mnie. Na szczęście na grudzień, z AliExpress jest różnie, ale dotarły. I mam tutaj takie typowo świąteczne kolczyki, zobaczcie, jakieś pierniczki, laseczki, prezenty, dole reniferki. No i myślę, że podczas vlogmasu mogę takie szalone kolczyki nosić, dlatego je zamówiłam. Mam nadzieję, że nie uczulę się od nich, że ucho nie będzie mi ropiało, uszy nie będą mi ropiać od tego, że to są takie, wiecie, najtańsze kolczyki. No ale myślę, że klimat mogą fajnie zrobić, także dzisiaj może założę te reniferki. Teraz na uszach mam z Daniela Wellingtona kolczyki, które lubię ogólnie, pasują do wszystkiego, są takie biało-złote. No ale dobra, zmieniamy. No, myślę, że te renifery ubiorę. Chociaż te ciasteczka też mi się podobają. Kokardki. Może kokardki dzisiaj. Dobra, zakładam te kokardki. Dobra, tak wyglądają. Spoko, co? Ładne są. Będą nam nadawały jeszcze bardziej świątecznego vibe'u na vlogmasach. A teraz... Pora na wybór skarpet. Mam gołe stopki specjalnie, żeby wybrać na dzisiaj skarpety. W wczorajszym vlogmasie obiecałam wam, że będziemy razem wybierać skarpety na dany dzień, także dzisiaj ubrałam sweter z House'a, ten, który wczoraj wam pokazywałam też w holu. I myślę, że tak naprawdę do tego swetra będą pasowały wszystkie z tych skarpet, które tutaj dzisiaj mamy. No i może ubierzemy te, co wy na to? Takie typowo czerwono-świąteczne z Mikołajami, z laseczkami. Cieplutkie się wydają. Dobra, ubieram te. Świąteczny outfit zaliczony. Bardzo fajne, miłe na stopkach. W ogóle pod pierwszym vlogmasem jeszcze wiele z was zapytało mnie o tutorial makijażu, który mam na sobie w pierwszym vlogmasie. Dzisiaj mam dokładnie taki sam makijaż i ten makijaż pokazałam wam krok po kroku w porannej rutynie na drugim kanale, na kanale Klatex. W porannej rutynie pokazałam moją pielęgnację codzienną, aktualną i właśnie make-up, produkty, których używam, jak robię takie kreski cieniem, bardzo szybki temat. A jeśli chodzi o pomadkę, to pomadka jest z Sephory. To jest pomadka Cream Lips Satin w odcieniu 96. I ją miałam na pierwszym vlogmasie i mam też ją dzisiaj. Jem sobie teraz, także niegrzecznie jest mówić z pełną buzią, ale teraz, słuchajcie, zjadam i wychodzę. Jadę nagrywać pewne filmiki, pewną taką małą kampanię, ale jeszcze nie mogę wam zdradzić, co to dokładnie będzie, bo nagrywam wam przebitki z miejsca, w którym będziemy nagrywać te filmy. Razem z Barkiem, czyli moim operatorem, moim montażystą, z którym współpracuję podczas tworzenia różnych materiałów. No, także
co nieco Wam pokażemy, co nieco Wam ponagrywamy, ale jeszcze nie mogę Wam wszystkiego zdradzić. Wy w okolicach 7 grudnia zapewne dowiecie się, co tworzyliśmy dzisiaj. Cała na czarno, zobaczcie, ale szminka i czapka kontrastuje tutaj. Jadę w Indum już, mam softboxy, mam jakieś rzeczy do nagrań i czekam na Bartka. Jadę dzisiaj z Bartkiem, Bartek pewnie przyjedzie. Pierwszy raz będę jechała z Bartkiem, odkąd zdał prawko. Ma już trochę prawku, ale akurat nie było okazji, był ten wirus, więc dzisiaj będę sprawdzać, jak mi się jeździ. Gratulacje dla mnie, już zeszłam na dół, już brałam wszystkie rzeczy, wychodziłam z windy. Przypomniałam sobie, że zamknęłam drzwi na dwa zamki, nie na jeden. A kacerek będzie chciał wrócić do domu, zjeść obiad czy coś, to nie ma tego drugiego klucza, więc wracam na górę jednak zamknąć na jeden zamek. Dojechaliśmy już na miejsce z Bartkiem. Żyjemy, dojechaliśmy, to znaczy, że Bartek jest dobrym kierowcą. I ruszamy już. Nagram Wam trochę już takich przebitek świątecznych, bo jest dużo, widzę takiej już dekoracji, lampeczek w miejscu, gdzie będziemy dzisiaj kręcić materiał, także lecimy. Bo nagrywałam Wam wczoraj przebitki w centrum handlowym, w tej galerii, gdzie nagrywaliśmy wszystko i później już mieliśmy tak napięty czas, tyle po prostu było do zrobienia, że nawet nie miałam chwili, żeby wziąć aparat i coś jeszcze dograć, także odzywam się do Was dopiero drugiego dnia. Skończyliśmy wczoraj nagrywanie o 12:00, musiałam jeszcze wrócić do domu, więc o 1:00 mniej więcej położyłam się spać. Także dzisiaj dokończamy tamten dzień. Teraz właśnie idziemy do biura razem z Kacprem spakować zamówienia z Wowkał, które wczoraj złożyliście. No i później mam w planach jechać wręczyć Wice i mamie Kejsa. Tata jest w pracy, więc jemu pewnie dam po południu, czyli dla Was w kolejnym vlogmasie. Ale już jest zimno. Zimno jest teraz już wieczorami i rankami, nie? Naprawdę jest taki ziomek. Co? No, w ciągu dnia, ale nie aż tak jak rano i wieczorem, nie? No, ale tak, w ciągu dnia też jest zimno, to prawda. Trochę pakowanka było, ale spakowane. Właśnie kasjer wyniósł je już do samochodu, żeby zawieźć do punktu odbioru dla kuriera. A ja sobie przypomniałam w ogóle, że my przecież dzisiaj nie mamy cateringu. Mamy dzisiaj pierwszy dzień bez cateringu, więc będę musiała zrobić jakiś obiad. Także zanim chyba pojadę zawieźć dziewczynom te kejsy, to po prostu muszę coś upichcić na szybko na obiad. Dobra, postanowiłam, że idę na szybko do Biedronki. Mamy obok osiedla Biedrę. Dosłownie 2 minuty, także kupię mięso mielone, kupię sos pomidorowy, zrobię na szybko spaghetti, to jest najszybsza opcja. A będzie smacznie. Szłam prosto z biura, przez co nie wzięłam sobie swojej torby na zakupy. Musiałam kupić foliową. Ale zapewne będzie użyta kilka razy. Jestem już w mieszkaniu i zobaczcie, co było w Biedrze. Te ciasteczka korzenne, takie typowe zimowe, świąteczne. Za 5,90 takie pudełko duże. Także chyba dość fajna cena. Ja bardzo je lubię. A przygotowałam sobie wszystko już do spaghetti. 2 umyte pomidorki, 1 cebulka, masło, na którym podsmażymy cebulkę i pomidory. Mam też mozzarellę, mięso, jednak kupiłam wieprzowo-wołowe, bo była akurat jakaś taka duża paczka w promocji. I pasatę pomidorową. Wszystko z Biedry. Wiadomo, do tego jeszcze jakaś sól, pieprz, papryka czerwona oraz oregano i bazylia. Pomidory, cebulka pokrojona, więc wrzucamy teraz na masełko. Sosik już prawie gotowy. Pozostaje nam mi tak naprawdę ugotować makaron i dać mozzarellę, a w tym czasie zrobimy sobie unboxing paczek, które do mnie przyszły. Paczki już takie, można powiedzieć, świąteczne boksy. Pixi zrobiło świąteczną paczkę. Tutaj mam przesyłkę od Żanetki z jej marki Insta Księgarnia. Tutaj mam chyba kalendarz. Mam tutaj paczkę od Garniera Bio. I coś od Paezy. W paczce od Pixi miałam takie zestawy prezentowe. Miniaturki, maska, tonik oraz żel oczyszczający. I małe toniki. I produkty Pixi macie dostępne w Sephorze. Fajny pomysł na prezent. Przesyłka od Żanetki z Insta Księgarni. Pokazywałam Wam plenery jako pomysły na prezenty. I to jest plener właśnie od Żanetki. No i już nie mogę doczekać się 2021. Piękny beżowy plener. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj w środku ładnie wygląda. Wszystko jest zrobione z ogromną dbałością o najmniejszy szczegół. Notatki, fajne takie przedziałki co jakiś czas. Super. Pięknie to wygląda. Tutaj jakaś kolorowanka.
I zobaczcie, normalnie dni każdego miesiąca. Pięknie. W paczce od Paleze paleta. Paleta cieni Star Shower. Zobaczcie, takie kolorki. Fajnie się zapowiada. I tutaj takie cienie w kremie. Mocno brokatowe, opalizujące z dużymi drobinami światełka. Ostatni unboxing od Garniera. Fajnie zapakowana przesyłka. I mamy tutaj serię Garnier Bio, którą bardzo lubię. Znam już oba produkty i są bardzo fajne. To jest taki multinaprawczy krem żel do różnych części ciała, na różne problemy ze skórą. I tutaj tak samo olejek na noc. I dostałam dwa produkty, a oprócz tego herbatki konopne na regenerację i na ukojenie. Super. Fajnych takich pipetach zapakowane. Nie w pipetach. To nie są pipety, tylko to są probówki. W probówkach. O, miodzik malutki. Ten taki do miodu. Podajnik i... A to co to? Nie wiem, co to jest. Możecie mi napisać, co to jest. Nie mam pojęcia. Obiad mam gotowy i stwierdziłam, że otworzę teraz kalendarze, ale powiem wam, że po tych wczorajszych nagraniach, po tym krótkim śnie, bo spałam tak z 6 godzin, jestem tak niewyspana, jestem tak nie do życia, że chyba otworzę te kalendarze i położę się chyba na godzinę na taką drzemkę regeneracyjną, bo serio, jestem nieżywa, to jest wręcz do mnie niepodobne, ale nie mam w ogóle energii, jakoś taka jestem po prostu totalnie senna, robiłam to spaghetti 2 razy dłużej niż zwykle, przez to, że nie myślałam po prostu, nie dałam bazylii, musiałam dosypać na koniec, no pozapominałam o wielu rzeczach, także serio chyba godzinna drzemka mi się przyda, no ale dobra, otwieramy kalendarze, może to mnie trochę rozbudzi. Pierwszy kalendarz tworzymy z NYXa, mamy dzisiaj już okienko numer 3, ale ten czas leci, co? Przed chwilą otwieraliśmy pierwsze, otwieramy trzecie, a zaraz będziemy otwierać 24. O, ładny kolorek dzisiaj, taki New Jack z NYXa, soft matte, czyli taki półmatowy, spoczko, lubię takie kolory, takie New Jacki. Kalendarz z Makeup Obsession. Trójeczka. Znowu podłużna, tak samo jak wczoraj. Chyba też znowu jakaś kredka? Tak, tym razem kredka do ust, różowa. Wczoraj była do oczu. Lip liner. Spoczko. No i Nuxe na koniec, najlepszy. Tutaj musimy znaleźć okienko numer 3. Dobra, jest takie malutkie tutaj. O, kremik. Weź kremik. Maska złuszczająca, taka dwuminutowa, spoko. Może nałożę sobie w kolejnym lewogłasie, możemy ją przetestować. Bardzo ładnie pachnie i tak jak wam mówiłam, nie znam za wielu kosmetyków z Nuxe, więc ta maska, mam nadzieję, że się sprawdzi. I tak jak powiedziałam, tak zrobię. Z wami się żegnam, dziękuję wam za ten odcinek. Widzimy się oczywiście już jutro, a ja ściągam oksy i serio, kładę się na chwilę się przespać i trochę się po prostu ogarnąć, bo jestem po prostu nieobudzona dalej.